Witam serdecznie w ciekawostkach Twardego Resetu. Dzisiaj w programie będą piękne kobiety i samochody. Ponadto wystrzelimy z elektromagnetycznego działa, a na koniec zobaczycie robota amfibijnego. Zbigniew Urbański, zapraszam. Piękne kobiety i potężne samochody to połączenie gwarantujące sukces. Włoska firma Forgiato, specjalizująca się w produkcji akcesoriów tuningowych, doskonale sobie zdaje z tego sprawę i prezentuje, jak powinno wyglądać tworzenie aluminiowych felg. Obok pracy w takiej fabryce obojętnie nie przeszedłby żaden facet. Perfection. Działa elektromagnetyczne wystrzeliwujące pociski z olbrzymią prędkością były do tej pory uznawane za przyszłość artylerii okrętowej. Firma General Atomics udowadnia jednak, że mogą one równie dobrze sprawdzić się na lądzie i prezentuje lądową wersję działa elektromagnetycznego o nazwie Blitzer. Możliwości działa są oszałamiające. Wystrzeliwane pociski przekraczają pięciokrotnie prędkość dźwięku, a ich zasięg to około 400 km. Firma zapowiedziała, że w ciągu 2-3 lat takie cuda mogłyby znaleźć się na wyposażeniu amerykańskiej armii. Japońska firma Hybot, zajmująca się produkcją robotów, zaprezentowała właśnie swoje najnowsze dzieło. Jest to robot amfibijny, który równie dobrze czuje się na lądzie, jak i w wodzie. Jego możliwości prezentują się całkiem ciekawie, tym bardziej, że dostępne są różne wersje kolorystyczne, a także dowolna liczba modułów, które możemy wypełnić elektroniką, na przykład aparaturą badawczą. Koncepcja interesująca, jednak pomyślcie, jakie poruszenie wśród plażowiczów wywołałby taki morski robopotwór. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia. Cześć.